Badania nad nanomateriałami to wyjątkowa podróż na pograniczu chemii organicznej, nieorganicznej i fizyki. W moim zespole tworzymy materiały, których wymiary bloków budulcowych liczone są w nanometrach, czyli wielkości charakterystycznych dla białek czy wirusów. Fascynują nas one ze względu na ich zdolność manipulacji falami świetlnymi na poziomie niemożliwym w tradycyjnych materiałach. W naszej pracy projektujemy i syntezujemy organiczno-nieorganiczne komponenty, których unikatową cechą jest zdolność do spontanicznego porządkowania się w nanoskali. Naszym głównym osiągnięciem było uzyskanie nanomateriałów o kształcie przypominającym sprężynę, o kontrolowanych skrętnościach, które silnie oddziaływały ze zeskołowo spolaryzowanym światłem. Te innowacyjne materiały nie tylko zachwycają swoją uporządkowaną strukturą, ale również otwierają drzwi do przyszłych technologii, szybszego przesyłania danych czy zaawansowanego obrazowania 3D. Czuję się wyróżniony, pracując z niezwykle utalentowanymi, pozytywnymi i zaangażowanymi osobami. Właśnie dzięki nim badania nie tylko przynoszą nowe odkrycia, ale także są źródłem codziennych inspiracji i fascynacji naukowej.